certa forza. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, o tej porze zapraszamy do wysłuchania aktualności dnia z dnia wczorajszego. Obudź się, postawa, niech opadnie kłamstwa mgła. Ostań z chorem Polską, daj nam sprawiedliwość. Ukończy znak chora wiara, w sercach naszych nas bandara. Powstańcie z wąsych dwóch syna. Drodzy Państwo, naszym gościem jest ojciec Andrzej Laskosz, kustosz Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Witam ojcze serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam ojca Grzegorza. Ojcze kustoszu, telefonuję dlatego, że w sanktuarium rozpoczyna się dzisiaj o 13:30 nowenna pompejańska przed Najświętszym Sakramentem. Myślę, że możemy też cieszyć się tą inicjatywą, bo to nie tylko ci, którzy sami pragną to czynić, ale też i konkretne miejsce, w którym o pokój, bo przede wszystkim o pokój chcemy się wspólnie modlić dla świata, naszej ojczyzny i naszych rodzin. Tak, ojcze Grzegorzu, dzisiaj właśnie w tym wyjątkowym dniu, kiedy Kościół przeżywa święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, my tutaj w naszym sanktuarium rozpoczynamy nowennę pompejańską przed Najświętszym Sakramentem. 54 dni codziennie tutaj w naszym sanktuarium będziemy wypraszać u Boga łaskę pokoju dla świata, bo czasy są bardzo niespokojne. Sami widzimy, co dzieje się na świecie, ale także i w ojczyźnie naszej, bo też wiele zła w kraju się dokonuje. I co jest bardzo ważne, o pokój też w naszych rodzinach. Widzimy poprzez to, że pielgrzymi przybywający tutaj do naszego sanktuarium proszą nas o modlitwę, bo jest wiele niepokoju w rodzinach tych, którzy tu przybywają, i taka inicjatywa się tutaj zrodziła, by przez 54 dni cztery części różańca były odmawiane przy Najświętszym Sakramencie, by wypraszać łaskę pokoju dla świata, jeszcze raz powtarzam, ojczyzny i naszych rodzin. Ojcze, bo na pewno będzie wielu też pielgrzymów przybywało, tak? Jak możemy łączyć się też z Wami, którzy będziecie tę modlitwę podejmowali właśnie w sanktuarium? Może ja podam program nabożeństwa. Codziennie o 11:30 mamy tu w sanktuarium różaniec, to jest ta pierwsza część, potem o godzinie 12 jest msza święta i po mszy świętej, krótka będzie przerwa, 13:30, kaplicę adoracji rozpoczynamy, kolejne części różańca świętego. Po każdej części krótka przerwa, by adorować Pana Jezusa i tak by skończyć o godzinie 15, także ważne wydarzenie, jaką jest koronka do Bożego Miłosierdzia. Dlatego to zaproszenie jest bardzo kierowane tutaj do mieszkańców Torunia, Bydgoszczy, okolic, ale od wczoraj tutaj po prostu telefonów bardzo wiele do sanktuarium na temat tej nowenny pompejańskiej. Duchowo bardzo proszę, by rodzina Radia Maryja i ci, którzy do nas tutaj dzwonią, łączyli się z nami. My dzisiaj rozpoczynamy tę inicjatywę nowenny pompejańskiej. Bardzo się cieszę, że no, jest bardzo wielu, którzy w Polsce chcą i odmawiają nowennę pompejańską, a my tutaj po raz pierwszy w naszym sanktuarium. Ojcze, pierwsze 27 dni to dni błagalne, tak? Tak, tak. Kolejne dziękczynne. Gdyby też słowo chociaż powiedzieć naszym słuchaczom, bo mamy teraz taką okazję, czym jest ta modlitwa, bo różaniec na antenie Radia Maria jest obecny od samego początku. Odmawiamy trzy cząstki w godzinach porannych, po południu i wieczorem. Wielu też praktykuje osobistą modlitwę różańcową. Tak, ja myślę, ojcze Grzegorzu, że ci, którzy z Radiem Maryja odmawiają trzy części różańca, to jest nic innego, jak możemy powiedzieć śmiało nowenna pompejańska, z tym, że trzeba po skończonych tych częściach każdego dnia dodatkową modlitwę jeszcze odmówić, modlitwa w części błagalnej przez 27 i potem dni, i potem właśnie zaczynają się kolejne po modlitwie tak zwanej dziękczynnej, jest specjalna modlitwa, więc my czynimy tu sanktuarium te trzy części jakby razem, dlatego że chodzi nam o mieszkańców, powtórzę, Torunia, Bydgoszcza, aby już nie musieli tak co godzinę tutaj do nas przyjeżdżać, ale żeby te trzy godziny dla Pana tutaj to się odbyło. A wybiegając z przyszłości, jak z odpustem w sanktuarium? Ojcze, już wszystko powoli dobiega końca, jeśli chodzi o przygodę.
przygotowanie, więc odpust rozpoczniemy od 16 do 23 października. Już niebawem program się też ukaże. Myślę, że warto też już mówić o ołtarzu adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie będzie modlitwa o pokój. Taki ołtarz jest tutaj przez Pana wykonywany. Pan Drapikowski, który jest dobrze znany w Polsce jako ten, który te ołtarze... To już kolejny jego ołtarz, który... Tak, że będzie czwarty ołtarz, tak. Właśnie on zatrzyma się, ten ołtarz tutaj u nas w czasie tego odpustu, więc więcej informacji jeszcze troszeczkę poczekajmy, żeby dopiąć ten program tak, jak się należy. Dzisiaj zapraszam, mówię wszystkich tych, którzy mogą jeszcze do nas dojść, ale też jutro czy pojutrze, to nie znaczy, że dzisiaj, jak ktoś nie zdąży, tą nowennę po pelagiańsku można odmawiać też kiedykolwiek, byle ją rozpocząć. My dzisiaj rozpoczynamy się od Matki Bożej. Ojcze, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy wspólnotę i sióstr, i ojców. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Naszym gościem był ojciec Andrzej Laskosz, kustosz Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II w Toruniu. Jak słyszeliśmy, rozpoczyna się nowenna w Kaplicy Adoracji dziś o godzinie 13.30. Jak nie jest pan doktor inżynier Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Panie prezesie, apel do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa to jedna sprawa. A druga kwestia też i zbieranie podpisów, by ta ustawa też mogła być procedowana, byśmy mogli jak gdyby kolejny raz jako naród powiedzieć, że jesteśmy, że podpisujemy się tak pod życiem, że chcemy uchwalenia prawa, które chronić będzie życie każdego człowieka od momentu poczęcia, bez względu na stan jego zdrowia czy okoliczności poczęcia. Tak opowiadamy się też, jak czytam w apelu, za utrzymaniem niekaralności kobiety, matki, dziecka
poczętego. Bardzo dziękuję za ten głos, ojcu, i dziękuję w sposób szczególny ojcu dyrektorowi Tadeuszowi, dlatego że wszyscy chyba nasi słuchacze wiedzą, że wielokrotnie ojciec dyrektor Tadeusz prosił o włączenie się w akcję zbierania tych podpisów i powiem bardzo szczerze, ta akcja dopiero nabrała tempa po bezpośrednim zaangażowaniu się czcigodnego ojca Tadeusza. Dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję i proszę o dobry finisz. Drodzy słuchacze, my 15 września kończymy akcję zbierania podpisów w całej Polsce, a więc już no nieco ponad tydzień, czy nawet niecały tydzień na uzupełnienie tego zbioru, który chcemy przekazać do Sejmu. Mamy gotowy projekt w pełni spełniający postulaty Konferencji Episkopatu Polski, a więc prawo do życia dla każdego bez żadnych wyjątków poczętego dziecka, a jednocześnie zachowanie dotychczasowej niekaralności kobiet, tych, które dopuściły się przerwania ciąży. Kochani, chciałbym zachęcić do zbierania tych podpisów na dwa sposoby. Ten tradycyjny, mówię tutaj brzydko, papierowy i ten nowoczesny, elektroniczny. Dziękuję pismom katolickim. Myślę tu o znakomitym miesięczniku Różańcu wydawanym przez siostry Loretanki w Warszawie, Rembertowie. W tym najnowszym numerze na wrzesień jest gotowy formularz z rubrykami. Można wziąć z Różańca, wyciągnąć, wypełnić ze znajomymi, z rodziną i wysłać do Poznania. Podobnie Częstochowska Niedziela, znakomity tygodnik. W najnowszym numerze na 11 września też jest apel i formularz z rubrykami do wypełnienia. Zasłużony tygodnik Źródło wydawany w Krakowie też zamieszcza stosowne materiały. I drodzy słuchacze, dwa miesięczniki jeszcze. Nasz drogi wydawany w Szczecinie, w naszej rodzinie, jest zaopatrzony też formularz do podpisywania tego poparcia o pełne prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i wydawany w Krakowie miesięcznik nauczycieli wychowawców katolickich Wychowawca. Ale tych może młodszych słuchaczy, ale nie tylko, tych, którzy korzystają z internetu, gorąco zachęcam, żeby włączyli się w ten finisz, bo to już jest finisz zbierania podpisów w elektroniczne podpisy. Można też składać te podpisy elektroniczne, zachęcać innych. Podaję stronę, gdzie można to zrealizować. www.kochamykażdedziecko.pl. Powtórzę jeszcze raz. www.kochamykażdedziecko.pl. Piszemy. Dziękuję. To panie prezesie, piszemy łącznie, bez tak, żadnych tak, kropek, bez, żadnych bez polskich znaków. www.razem piszemy. Bez odstępów. Kochamy każde dziecko, razem wszystko, .pl. Gorąco dziękuję tym, którzy już dokonali tych wpisów, tych poparcia tego projektu, tych, którzy jeszcze to mają szansę uczynić, zachęcić innych przez ten tydzień, bo nam praktycznie został tydzień. A teraz drogą kochaną rodzinę Radia Maryja, proszę o wytrwałą, ufną, gorącą modlitwę w intencji naszych parlamentarzystów. Panie prezesie, bo do tej pory, czy no teraz cały czas funkcjonuje ustawa sprzed 23 lat, tak, o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, bo nawet taki zapis znalazł się z 7 stycznia 1993 roku. No pytanie, czy rzeczywiście to gdzieś tam w tym naszym sumieniu narodowym przebije się, bo jak czytam w komunikacie, w tym apelu, badania opinii społecznej z ostatnich lat wskazują, że większość Polaków opowiada się za prawem do życia wszystkich, bez żadnych wyjątków, poczętych dzieci. Proszę Państwa, ja jestem optymistą, ale nie tylko z uwagi na mój charakter czy wiarę katolicką, ale na bazie konkretnych danych. Przytoczę dwa wyniki ogólnopolskich sondaży sprzed lat i z marca tego roku. Mianowicie przed 4 laty COBOS zadało reprezentacyjnej grupie Polaków, to było ponad 1000 osób, takie pytanie. Czy rację mają ci, którzy uważają, że
każdy człowiek od poczęcia do naturalnej śmierci ma mieć prawo do życia, każdy bez względu na okoliczności czy warunki. Proszę Państwa, 4 lata temu uzyskaliśmy znakomity rezultat 86%. To był rekord świata, bez żadnej przesady. 86% odpowiedzi na tak lub raczej tak. No, w marcu tego roku powtórzone to pytanie, ja tu już nie chcę mówić, dlaczego tak się stało, bo mówiłem o tym już wielokrotnie. Niestety to poparcie nam spadło z uwagi na karalność kobiet, którą zaproponowali koledzy z Warszawy. No, niestety 66%. Ale to jest 66%, a więc dalej zdecydowana większość Polaków uważa i domaga się no, pełnego, bez wyjątków, prawa do życia dla każdego poczętego dziecka. Cieszymy się z tego, będziemy teraz intensywnie pracować w sensie apostolstwa, ale kochani, pierwszą rzeczą jest modlitwa. Ja powołam się tylko na ostatnią wizytę Mary Wagner w naszej ojczyźnie. Ta wspaniała, bohaterska niewiasta powiedziała wyraźnie, pierwsza rzecz, modlitwa. Ta modlitwa, wiemy, daje nam światło, daje nam odwagę, daje nam wytrwałość, daje nam nadzieję. I o tą modlitwę już dzisiaj proszę w intencji wszystkich parlamentarzystów, podkreślam wszystkich, żeby opowiedzieli się jasno, zdecydowanie, bez niepotrzebnych dyskusji i dywagacji za no, tym podstawowym prawem człowieka, podstawowym, tak uczył święty Jan Paweł II, tak pisał prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, podstawowe prawo człowieka to jest prawo do życia, żebyśmy w pełni w naszej ojczyźnie w tym szczególnym roku 1050. rocznicy chrztu Polski zrealizowali w aspekcie już ustawy przyjętej przez parlament. I www.kochamykażdedziecko.pl. Tam bardzo łatwo znajdziemy. Informacje jest bardzo jasno wyświetlony. Napis, podpisz, apel, możemy to uczynić. Kochamy każde dziecko, bo jest nasze. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia był pan dr inżynier Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.